Kiedyś na studiach mieszkałem z kolegą. Dobry mój przyjaciel, bardzo, bardzo zabawnym, bardzo miło to wspominam. I przyjechaliśmy dwa dni wcześniej przed egzaminem, jeszcze podczas ferii zimowych, żebyśmy się do tego egzaminu trochę razem pouczyli. No i cały dzień przegadaliśmy się bo dawno nie widzieliśmy się dwa tygodnie, a mieszkaliśmy z sobą kilka lat, także, także te więzy były silne. I przegadaliśmy cały dzień, więc postanowiliśmy, że będziemy uczyć się w nocy. No i obaj nie piliśmy kawy, nigdy ja do 29 roku życia nie spróbowałam kawy. No i mówię, słuchaj stary, to idź po tą kawę do kolegi do pokoju i przynieś, napijemy się kawy, będziemy się uczyć. Przyszedł, wypiliśmy po dwa kubki, gdzie nigdy nie piliśmy i powinna nas mocno pobudzić, no i poszliśmy sobie spać. Rano budzimy się, no i mówię: Słuchaj, stary, ale coś w ogóle nie działała ta kawa. No, a on przyniósł, przyniósł od kolegi inkę, bo kolegi akurat nie było, on tam grzebał, nie znał się na kawie. Miał w ogóle dużo takich sytuacji, także wypiliśmy poince i poszliśmy spać. No i te, tak się skończyło uczenie do egzaminu.